Witam Państwa serdecznie na kolejnym wernisażu goszczącym przed Galerii Klama z Śląskiego Domu Kultury. Na początek witam Pana autora, Pana Jana Harasimowicza. Miło mi powitać Pana, gościć taką osobę. Witam szanownych gości przybyłych tutaj. Wszystkich miłośników i tych sympatyków i tych, którzy się znają lub tylko czują Pana przy rzeźbę. Także witam Was bardzo serdecznie, bo miło widzieć tak liczne grono w naszych skromnych progach naszej galerii. Witam. Tak, pozwolę sobie tak dwa słowa wstępu na temat przygotowanej ekspozycji. Proszę Państwa, w galerii umieściliśmy płaskorzeźbę, czy też rzeźbę tutaj występującą. Natomiast w pomieszczeniu obok mamy malarstwo. To właśnie daje nam cały obraz dorobku artystycznego Pana Harasimowicza. W ciągu roku. Także zobaczcie, jaki względny i bardzo pracowity twórca. Ze swej strony mogę tylko dodać, że to mi się pierwszy raz rzuca w oczy, kiedy biorę te wszystkie prace ogólnie i staram się to jakoś podejść globalnie do tematu. To bardzo mnie zachwyca ta ironia w tych wszystkich płaskorzeźbach, w malarstwie, taki figiel, który gdzieś tam się czai. Mimo że tematyka poważna, mimo że dotyczy chorób, badania i tak dalej, jest w tym wszystkim jakiś taki żart, anegdota. I wydaje mi się, że to należy chyba podziwiać, bo rzeczywiście kunsztu warsztatowego. Oczywiście patrzę na to z zazdrością. No nic więcej nie mogę powiedzieć, nie chcę się bawić w jakiegoś teoretyka sztuki, bo nim nie jestem. Jedynie co, to po prostu wręczę Panu kwiatka i proszę o kilka słów. Proszę Państwa, powiedziałem w ciągu roku, to składałem, ale tak 70% czy 80% to jest 2009 tu, a reszta to jest 2008, bo tylko żadnych tam już staroci. Wystawa, wernisaż, to ma być wernisaż, dorobek, roku i to. I to spełniłem te warunki z tyłu, że tutaj daty zawsze są. Także mój temat to jest główny, to jest temat medycyny informacji, to nawet na tej instytucji, która była wymieszczona, jak takie nacinanie tego brzoda. No i temat trochę każdy rzeźbiarz nie uniknie tematu sakralnego, bo co to mamy mówić, największym mecenasem od 1000 lat to jednak był Kościół. To jednak my, kto nas tam będzie finansował, w ogóle nic, co jak musimy teraz sami dawać radę. No, i tematy też trochę były, tematy, jak Państwo widzicie, naszych. Też interpretacje malarzy bardzo ciekawe wychodzą, bardzo ciekawe na drzewie wychodzą. Sam nawet mnie raz nie spodziewałem, że takie coś ciekawego wychodzi, coś nowego. Także zapraszam Państwa do obejrzenia. Przez 30 lat czy nie, to my znamy się, a ja pragnąłbym przede wszystkim podziękować mojemu koledze, który prawie że mnie prowadzi za rękę od początku. No już nie będziemy mówić ile to raz, już nie dość po nas. I dzięki temu Leniowi Wójtasowi to wszystkie wernisaże on organizuje. On organizuje najwięcej. Także dzięki jemu dużo mu zawdzięczam. Wernisaże i plenery też. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie urodził się w Polsce, tylko urodził się na Litwie. I tam mamy taki zamek Hrogan, zamek z jego strony. I mi się wydaje, że niektóre przykłada... A tam gdzieś namalowało. Tak.
to są takie reminiscencje z młodości.